Francuszczyzna jest kulturą oryginalną. Nie, po prostu chodzi o to, że każdy ma swoje i nie musimy nikogo naśladować, a jeszcze używanie, nadużywanie tego określenia, że coś jest góralskie, no jest w tej chwili od wielu lat. Ja tylko powiem anegdotycznie, to co, o czym Krzysiu mówi, jest bardzo ważne też o tym, że mało znamy własną kulturę. To, tak. Ja nie pochodzę z Podhala, nikt z mojej rodziny nie pochodzi z Podhala, ale śpiewam głośno. W związku z tym, gdziekolwiek się pojawiam i śpiewam, zwłaszcza jak śpiewam bez mikrofonu, to natychmiast przychodzą ludzie i to są ludzie często z branży, to znaczy ludzie, którzy się zajmują muzyką folkową czy ludową i pytają mnie, pani to chyba z góry. Taka oto jest znajomość. Pomorski. Ja jestem z góry pomorski. Temperamentem to chyba tak. A ja tak, temperamentem to tak, ale no to jest... W każdym razie, no, cała moja działalność artystyczna służy temu, aby właśnie kultura góralska miała dalej swój charakter, mimo tego, że się zmienia, że nowe pokolenia wprowadzają, nawet powinny coś od siebie tej kulturze dać. Ta nowa muzyka góralska, czyli inspirowana tradycją góralską, świadomie, kolejny raz jakby została zderzona z muzyką reggae, roots reggae, jamańskim, korzennym, więc właściwie to są dwa różne gatunki muzyczne, dwie wielkie tradycje, które po prostu istnieją w takim dialogu, właściwie takim jam session. I tutaj mam nadzieję, że ten koncert na rynku tym będzie głównie się różnił od płyty. Na płycie to są zawsze formy krótkie, 3-4 minuty, zamknięte w jakieś takie piosenkowe często formy. Natomiast na koncercie rzeczywiście dzieją się rzeczy dla mnie często zaskakujące. Norman Grant jest naprawdę charyzmatycznym śpiewakiem, liderem tego zespołu, wielkim dyrygentem na tej scenie wśród 10 muzyków. No i to wielka przyjemność po prostu grać z tym zespołem razem. Natomiast wracając do tej naszej misji, pracy u podstaw, to no, szczególnie tutaj chciałem podziękować dyrektorowi artystycznemu, że od lat prowadzi warsztaty, wprowadza program festiwalu i to jest coś bezcennego, naprawdę jest. W Polsce jest bardzo mało takich festiwali, które chciałyby jeszcze oprócz widowiskowości, atrakcyjności dla ludzi wprowadzić element taki edukacyjny, taki misyjny. I to tutaj się udaje. Mam nadzieję, że tutaj właśnie te moje warsztaty poświęcone muzyce podhalańskiej też będą jakąś taką cegiełką skromną dorzuconą do całości. No a w Krakowie jest wielu górali, którzy grają na co dzień, więc mam nadzieję, że do czegoś się im to przyda, a zainteresowanie ludzi wykształconych muzycznie też może wreszcie zasypie tą przepaść między muzyką klasyczną a muzyką ludową. Tak nie powinno być, jak było przez ostatnie kilkadziesiąt lat, bo to właśnie owocuje tak zwaną Dodą. Natomiast no, musimy wszystko robić, żeby ludzie kochający dobrą muzykę jednoczyli się i rozumieli siebie nawzajem. Dziękuję.